Hej wszystkim, z tej strony PG, a to jest trzecia sesja z Resident Evil 4. Zapewne zauważyliście pewne różnice, jeżeli chodzi o jakość tego elpa. Zresztą no, zaraz zobaczymy. Ponieważ, oh my god. Tak więc no, niech się wczytuje. Szybciej, kurde! No! No, tak więc, jak widzicie, zapewne jakość gry nie jest aż tak dobra jak wcześniej. Dlaczego? Ponieważ to jest wersja na PS2! Oh my fucking god! O mój Boże! Powód, dla którego nagrywam R4 na PlayStation 2 jest taki, ponieważ wersja na PC-ta się zjebała. Dlaczego się zjebała? Nie wiem! Włączam ją, cały czas mi się crashuje! Ha 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 ha! Gry na PC są tak zajebiste! Wiecznie z nimi jakieś problemy. Nienawidzę kurwa grania na PC-tach. Zawsze z tym jakieś jebane problemy są. A to kurde złe porty, a to kurde jeden program zainstalujesz i już ci kurde wszystko się rozpierdala. W sumie to ten, tak, instalowałem programy, ponieważ chciałem ogarnąć streamowanie gier z 3DS-a, no nie? Działa, ale chujowo, więc tak czy owak zjebałem na dwóch frontach. Ale hej, musiałem, tak więc no, zacząłem tą grę od nowa, no nie? I doszedłem do tego momentu, na którym zatrzymaliśmy się wcześniej. Czyli o tutaj o, przed ogrodami, wypierdzielaj Salazar, zaraz ci rozwalę całą haciendę, jam jest wandal. Tak czy siak no, także problemem jest to, że gra nie jest po polsku, będzie po angielsku. Więc no, będziemy musieli trochę już speedrunować, jeżeli chodzi o notatki, takie rzeczy, no nie. Ale jeszcze ten, jeżeli chodzi o przechodzenie, no nie. Starałem się przejść dość do tego momentu najszybciej, jak to tylko możliwe. Co oznacza, że używałem strzelby i kupiłem rifla i jego też używałem, ponieważ już wiecie, jako że Handgun Challenge widzieliście do tego momentu, to myślałem, że jakoś to i tak mniejsza jak to zrobię, ważne, że kurde dojdę na tam, gdzie trzeba, no nie? No i Handgun Challenge się zaczyna od teraz. Ale ten, w sumie też ich nie używałem aż tak bardzo, nawet nie upgrade'owałem. Rifla jednak potrzebowałem, ponieważ celowanie w wersji na PS2 z pistoletów przeciwników na dystans jest dość trudne, bo to nie jest w HD, no nie? Co ja kurde zrobię innego? Mogę tylko płakać. Tak czy siak no. A propos płaczu, idziemy teraz... w tym zamku zatrudnili Leona teraz jako ogrodnika, nie? I musimy załatwić wszystkie ogrodnicze sprawy, jak, nie wiem, nawodnić rośliny. Całe szczęście, że mam pełny pęcherz, tak naprawdę to nie. Wiecie, tam nawóz im dać, i wyrwać chwasty. I takie sprawy. Tak więc no, let's fucking go! Przy okazji też, jeżeli chodzi o sterowanie, to nieco się różni od tego, do czego jestem przyzwyczajony na PC. Chwila. Mr. Kennedy. Still alive, I see. Pewnie! A wiesz, ile razy padłem do tej pory? Nie jeden, zero, kurde! Ja też umiem się tak śmiać, nie chwal się. Daj spokój, ja to miejsce znam na pamięć, jak możesz się tu gubić. Chyba, że masz umysł niemowlaka. Ta, usatysfakcjonuje. Nakarmi ich nabojami! Two rats. If one's Lewis, who's the other? They're an intruder besides me? No, ciekaw jestem, kto to jest. Tak więc no, by the way, jeżeli no będziecie się skarżyć o jakość, to sorry, ale to jest najlepsze, co mogę zrobić jak na razie. Ponieważ no, to jest nagrywane prosto z konsoli. Idą.
Przy okazji mam nadzieję, że echa nie będzie podczas nagrywania, bo mam też telewizor podgłośniony. Teraz idą. BUM! I co? Nie, nic z tego! Hał, hał! Leżeć! Dobry pies, masz nagrodę. Albo raczej ja dostałem nagrodę. Tak nie powinno działać. Tak przy okazji, no... też zapewne jak widzieliście, to mam o wiele więcej rzeczy niż wcześniej. Ponieważ no, kurde, paranoję mam z tymi psami. Skurwysyny mogą na ciebie skakać i ci gardło gryźć. Takie buziaki to ja podziękuję, kurde, postoję. Dobra, idziemy. O, chwila, mam pomysł. Ponieważ boję się, że jak w nich strzelę, to otworzy się klatka, więc... Aport! Ha! Tak naprawdę nie znęcam się nad zwierzętami. Uwielbiam je, uwierzcie mi. Chwila, tędy. Tak, a i by the way, właśnie. Też ogarnąłem trochę skarby i tak dalej, no nie. Mam dwie maski tym razem. Jedną uda mi się skompletować, a drugiej niestety nie, ponieważ ten czerwony jeszcze klejnot jest, no nie? Czerwony klejnot można znaleźć tam, gdzie są te dwie napalone pindy, co mi odrąbały łeb piłą łańcuchową dwa razy. O nie. Teraz najpierw ucieknę. To będzie idealny moment. Chodź tu. Leżeć! Kurwa, leżeć mówiłem! Wypierdzielaj! Okej, całe szczęście, że mam to! Co Azor? Kurwo jebana! Lepiej ich tutaj ubić, bo ten, będą nam później przeszkadzać. Tak dobrze mi szło. Tak, to nam się przyda. Tam te wcześniejsze drzwi, no nieco pominąłem Oteo. Trzeba poszukać fragmentów tych kamieni całych. Ponieważ ślamazar to chuj i muszę, kurde, sam szukać wszystkiego. Wypierdziczaj! Hał, hał! Jeszcze żyjesz? A nie, dobra. Ha! Tak więc no. Git! Git! Co to kurde za... Shit! Gij kurde w końcu, pchlarzu jebany! No! Ja pierdzielę, ile musiałem w niego wpierniczyć tego ammo. A pozostałe zginęły całkiem szybko. Właśnie ile mam tego. No, ja pierdzielę. Wyjdziemy jeszcze z całej sytuacji na plusie. Jestem tego pewien. Ponieważ jestem Leon S. Kennedy. Weterynarz prima sort i ogrodnik. W sumie Leon to może wszystko zrobić, do jasnej cholery. To jest narzędzie wielofunkcyjne. Don't mind if I do. Tak więc no. Mam nadzieję, że wam dzionek mija bardzo fajnie, ponieważ no... Ja dzisiaj trochę jestem... Bity! Ponieważ no, musiałem dzisiaj wstawać bardzo rano. Co nie jest zwykle dobrą rzeczą. O, widzicie, to jest to. To jest Red Gem, którego musimy użyć. Dopasować do maski. Combine. Yeah, mamy teraz pełną! Jak ją sprzedam, będę milionerem. Tak naprawdę to nie, ale no, jakieś tam... jakaś tam kasa z tego będzie. No, a dobre pieniądze nigdy nie są złe. Gdzie ja tu trzeba iść? Tędy chyba. Mówiłem, że kurde znam na pamięć, nie? Tędy będę musiał iść, ale tutaj pewnie jeszcze coś znajdę. Jakiś fant. A dobre fanty nie są złe. Tak jak pieniądze.
Na co mi kurde shotgun shells? Niedobre psy. Ja kurde już was wytresuję, skurwysyny jebane wy. Reksio jest o wiele grzeczniejszy od was. Nawet nie muszę tak ekstremalnie go tresować. Grzeczne pieski są grzeczne. Po co mi kurde te MP? I czemu te ammo w skrzynkach są? Nie rozumiem tego. Ale hej, ważne, że dostałem to, co trzeba i mogę stąd spierniczać. Jest tu jeszcze coś do znalezienia? Wydaje mi się, że nie. Okej, spadam stąd. Myślałem, że pójdzie mi o wiele gorzej. Te psy są... nieobliczalne! Kurwa! Wiecie co? Walić was! Moja cierpliwość już się skończyła. Tak z wami się zrobi. Aport! Hell yeah. Lubię się bawić z pieskami. No może nie w ten sposób w prawdziwym życiu, ale hej. Wiadomo, o co mi chodzi. Tędy? Widzisz ślamazar? Leon jest tutaj pierwszy raz w twoim ogrodzie i on nawet się nie gubi. Ja pierdzielę, ty, twój mały karłowaty mózg to nie ogarnia świata. Tak przy okazji też, wersja na PS2 ma nieco gorsze tekstury. Pewnie zauważyliście to. Yay, it won't open, I don't give a shit! A, chwila. O tak o. I zrobione. Teraz specjalny gość do nas przyjdzie. Put your hands where I can see them. Sorry. Kim ty jesteś? Totalnie nie widziałem cię w Rezydencie Evilu 2. BOOM! Look but don't touch. Leon jak zwykle przyszykowany. Co biczo? Myślisz, że dasz mu radę? Bit of advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Weź jej ammo, debilu. Leon. Long time no see. Ada. Znana także jako Resident Evil waifu. True? About what? No bo na serio. Kto by chciał mieć za waifu taką zasraną Ashley? Why, Ada? Już lepiej mieć jakiegoś... gejowskiego furichu z bando. Ja pierdzielę ten Discord za bardzo mi zalatuje za ten... za skórę! Bye bye. Tak więc no, jeżeli nie graliście w starsze Residenty, to polecam. Widzicie? Ile razy zostałem zabity? Zero! Ha! A ile razy to jeszcze się podniesie do tej pory, póki nie skończę tej gry? Mnóstwo. Zgaduję. Przy okazji, jakby coś się zjebało z nagraniem, to zrobię nowy zapis. Też w sumie, żem całkiem sporo zrobił. Dość krótszy czas. W sumie nawet, szczerze mówiąc, chciałem kiedyś spróbować moich sił w speedrunowaniu tej gry. Ale do speedrunów nie mam zbytnio, jak to się mówi, cierpliwości. Nie lubię, jak mnie gania kurde zegarek, szczerze mówiąc. Przechodzenie gry jak najszybciej można, spoko, ale kurde, żeby robić z tego jakieś kurde kompetycje czy coś, jak tak to się mówi po polsku? No nie, że tam, że się ścigasz z innymi i tak dalej, ja tego to za bardzo nie lubię. Tak, teraz nie będę tłumaczyć tych, bo... po angielsku to walić to. Po polsku bym przeczytał. Tak sobie spauzujcie i Google tłumacz odpalcie, bo mi się nie chce. Poza tym notatki w RS4 nie są zbyt fajne. Wiecie, w jedynce na przykład mieliśmy te całe itchy, scratchy i tak dalej. Notatnik kolesia, który
ewoluował w zombiaka. Tutaj nie ma czegoś takiego. Bye. A widzisz, handlarzu, jakbyś kurde tylko przeszukał, jakbyś tylko otworzył tą szafę, która znajduje się za tobą, dostałbyś to lusterko i byś nie musiał mi dawać za nie kasy. Hell yeah. Coś jeszcze? Zerknę tylko. Ta, może być. Na razie, jesteś moim najlepszym przyjacielem. Piątka! Już więcej nie będę tego robił, przyrzekam. Przy okazji, no nie martwcie się, zrespi się w następnym możliwym miejscu. Tu nie, dobra. Ta, handlarz jest dobrym przyjacielem. Nieważne ile razy go zabijesz, zawsze kurde wróci. Może nie w tym samym miejscu, gdzie go zabiłeś, ale hej. Poza tym, no i właśnie jeszcze tak... O, pamiętam to miejsce. Jeszcze tak chciałbym trochę pogadać, jeżeli chodzi o elpy i tak dalej, no nie? Otóż chciałbym, mam nadzieję, że uda mi się skończyć erę czwórkę i Pokémony. Pokémon Platinum do końca roku. Mam nadzieję, że tak się stanie. Nie obiecuję, ale postaram się. Chwila. Ponieważ no, chciałbym zacząć pewien inny let's play. Najlepiej, idealnie by było, żeby tak się stało przed... przed świętami, ale nie jestem pewien, czy uda mi się to zrobić wtedy, więc no nie mówię na razie. Tak więc to oznacza, że Final Fantasy X trochę idzie na przystopowanie. W sumie to niepotrzebnie też tak myślę, że tego erę, tą erę czwórkę zaczynałem. Bo no. Codziennie let's playów nie nagrywam. Tu będzie wąż. Huj, co? Wąż rzeczny. Nie, wąż jajeczny. Nie jest wąż rzeczny, proszę bardzo. Powinienem kurde się zamknąć. Tak czy owak, no. Final Fantasy X będę bardziej robił razem z tym let's playem, który chcę zrobić. Oh fuck me! 122 naboje plus te w pistoletach. Ja pierniczę, ja tu jestem dziany. Ada teraz będzie na mnie lecieć. Ona w końcu też pistoletów używa. A, tutaj będzie skrót, nie do ogrodu. Walić to, ale... Nie potrzebuję. Chwila. Siema. Nie. Myślałem, że mogę to jakoś przestrzelić, ale to nic. Tak więc no, lecimy dalej z grą. Myślę, że... Zaznajomieni... z elpami, które robię... Mogą mniej więcej się domyślać, co to może być za gra. Oh my god, wino! Proszę państwa, nie tutaj! Tego let's playa mogą oglądać nieletni. Alkoholowi wstęp zabroniony. Oj, przypominam sobie, co tutaj będzie. Nie chcecie wpadać do tej klatki. Ja ją ominę. Kurwa! Widzicie? Właśnie temu nie chcecie! O, fuck me! Dobra, mam zajebisty pomysł. Płońcie, kurwy! Szczególnie ty, pazurzasta! Wypierdalaj! Won! Wypierdalaj! Czyżby? Nie. Jeszcze masz mało? Jeszcze ci... O kurwa, nie mam tych. Dobra. Na pochybel posępnego czerepu. Wypierdalaj! No. Fuck this shit. Nie chcecie kurde siedzieć z tym pazurzastym zjebem tutaj. Jesteście kurde... pewni tego, co mam wam do powiedzenia. O shit, otworzyło się. No i oczywiście będą jeszcze tutaj chodzić do nas. Ponieważ dlaczego nie? Muszę kurde kolejną wyrzutnię rakiet kupić.
czego się śmiejesz? Masz. A ciebie też mam. Shit. Właśnie. Uhu. I co? Nie. O, dobra. Myślałem, że no... Tekstury na PS2 są tak idealnie zrobione, że nawet nie wiem, co jest za szybą, a co nie. Ale co tam? A, chwila, właśnie. Ja pierdzielę. Wpadłem w pułapkę, nawet nie wziąłem skarbu, ale ze mnie debil. Spierdalaj! Tak więc no, mam taki fajny Fajrant. Przy okazji SMS-a dostałem chyba. Gdzie jest mój... Jest tutaj. Później odpiszę. Tak więc no. Brown Chicken Egg, co na ile nam? Okej, wystarczająco. Cieszę się. Chodźcie tutaj. Wy macie maczugi? Ja mam pistolet! Pist. Ahahaha! Nie trafisz mnie, nie trafisz! Ja pierdzielę, szybko poszło. Tak więc no, tak czy owak... On się może spadać stąd. Tak więc no, sorry za to, że... używam tych... granatników, ale no... Co? Znowu? Dajcie mi kurde spokój, wypierdalaj! Do Olimpu wracaj, Kratos. Nie wiedziałem, że można Dauna dostać, będąc tutaj. Właściwie to tak się zastanawiam, ta cała kurde wioska jest taka mała, a śmierdzieli jest tak dużo. Nawet kurde w ekranie końcowym tego chaptera było napisane, że chyba z 700 ludu załatwiłem, ponieważ Leon jest jednoosobową armią. Jest OP, że aż ja pierniczę, masz po dupie, wytnę ci drugi odbyt. O, shit! Nie, 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 nie! Uciekamy. Dobra, wytnę ci coś drugiego w takim razie. Albo raczej przestrzelę. Tak przy okazji, na tych brzydali dobrze działają flasze. Nie wiem, czy już wam to pokazywałem, ale no... Tak tylko powiem. Spieprzaj! Lubię pajączki, ale nie takie zmutowane. A, dziękuję przynajmniej za ammo. Więc co to ja chciałem? A, wiem. Tędy. BUM! Leon jest nietykalny, a jak się go tyknie, to zawsze użyje marychy. Tak przy okazji nagrywam teraz to wszystko na OBS-ie. O, pamiętam to miejsce. Nawet ze streamów z Toksikiem. Ja pierdzielę, kiedy żeśmy streamowali tą grę? Rok temu, dwa lata temu. A i przy okazji tu będzie ten, wyrzutnia rakiet. Darmowa. Masz po mordzie. O, shit! Tego to ja nie chciałem. O, shit! Tego też nie chciałem widzieć. Myślisz, że jest taki sprytny. Bo kurde... Wszedł po drabince i stanął i nic nie robił. Tu jest drabinka, nie? No, jest. Jeszcze ci mało, brzydalu? Mam mnóstwo ammo, więc no. Ale no, trochę mi się to już brzydnie. Więc zrobimy tak. Bum, bum. W sumie szkoda, że granata już nie mam. Przydałby mi się. Okej, i... Paszą won! Tak oto zrobimy. O, dobra, dwa strzały i po nich. Czy jesteś debilem? Ja pierdzielę! Chcesz mnie przez kratę zabić? Chyba nie lałeś. Poczekaj chwilę, mam dla ciebie coś specjalnego. Coś, co przekuje twoją tarczę i twój umysł.
Będę musiał tam spierdzielać szybko, żeby niespodziankę dostać. Nieważne, nic nie wydropił. Tym lepiej dla mnie. Bo nie będę musiał się, no, ścigać z przeznaczeniem. Tak, tak, otworzy się tutaj, znaczy nie otworzy, pokaże się most i będę mógł przejść na drugą stronę. To wszystko. Właściwie to jestem ciekaw, co będzie dalej, bo nie pamiętam zbytnio tego momentu gry. Ale pamiętam to! Pro tip, nie strzelajcie. O, fuck! Spuknął mnie, skurwysyn jebany! Pierdolce! Porozwalam was. Będziecie wąchać kwiatki od spodu. Ale najpierw... Nie, nie, Punisher. O, o, napaleńcy z tarczami. Nie, nie, nie. Tańczcie dla mnie makarenę. Ha! Co za dużo, to niezdrowo. Gdzie kucharek 6, tam w pierdziel, co jeść. Wynocha. No kurde, oczywiście, że brzydki się zrobił, no. Walić. Użyję, chociaż nie, flaszę będę na razie... Na razie zostawię flaszę. Spieprzaj. Ja pierdzielę. Padnij w końcu! Go, go, Power Rangers! Dobra, przynajmniej pozbieram fanty, które zostawili tutaj dla mnie, bo tamte brzydale... O kurde! Nie wiedziałem, że oni kwasem mogą strzelać. Dobrze wiedzieć. O, ty też byłeś, jesteś bardzo wychowany. Dziękuję za niespodzianki. O, nawet ty! Dziękuję bardzo, lubię być obdarowywany upominkami. Lubię też strzelać headshoty. I kopać. I ciachać. Ponieważ jestem emo. Tak naprawdę to nie. Co? A, wiem, wiem gdzie jest. Siema, gnoju. Myślisz, że jesteś zajefajny? Zobacz, co mogę z tobą zrobić. Przy okazji zrobię. O, nieważne. O, padł już. Padłeś po... Fuck! Popieprzyło mi się. Nie, nie, debilu! Chciałem mu supleksa zrobić, ale nie wcisnąłem X, tylko kwadrat. No cóż. Ale wszystko dobre, co się dobrze kończy. A kiedy moi przeciwnicy leżą martwi, to mogę powiedzieć, że ending jest zajebisty. Tak przy okazji, zobaczcie ile tutaj łupu. Uhuhu! Pewnie biorę wszystko. W sumie co to kurde... To normalny by wsadzał rakietnicę w takiej gablotce. Chwila, tam zapomniałem o tym, o kasie. Kto by wsadził taką wyrzutnię rakiet w gablocie, no bo wystarczy, że rozbijesz szybę, weźmiesz taki granatnik, strzelisz i rozpierdziel gwarantowany wszystkiego, co obejmuje ten zasięg wybuchu. Chwila, co? Myślałem, a dobra, nieważne. Let's go. Kurde, Leon, przestań chlać tyle, idź. Właśnie. Nie wypada stąd jakiś spinel czy coś? Nie, zostałem oszukany. W sumie tamto miejsce jest dobre na tych starczą, że oni tak na ciebie lecą i później ty zestrzelasz i oni tam spadają. Znaczy no, spada ten ogień na nich. Piekielny. Widzicie, jest!
Handlarz mnie kocha. Przy okazji. No problem. Nic więcej nie masz? To w takim razie posprzedaję niepotrzebne gówno. Widzicie, gdybym wcześniej nie użył tamtego granatnika, teraz miałbym dwa. Ale no, cel uświęca środki niestety. Moim celem było przeżycie. Dobra, to wszystko. Tak przy okazji, mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się trochę tego let's playa nagrać, bo no... Na początku byłem bardzo zmęczony, ale teraz jakoś mi się polepszyło. Przy okazji mam tutaj wielką puszkę Red Bulla, ponieważ jestem człowiekiem wielkich sukcesów, a raczej no, chciałbym być. Tak więc no, loadingi też niestety będą tutaj. Ale nie są upierdliwe, jest git, ponieważ no... płytka z R4 nawet nie jest podrapana w żaden sposób. No kurwa, co jest? No nie, no powiedziałem to i już coś się pierdoli, nie? Normalnie czasy wczytywania tyle nie trwają. A też powiedziałem, że z konsolami problemu nie ma. No zwykle, bo... jako takich problemów nie mają, ale... Fuck! Reset. Tak więc, no, no signal, Z2.